Cześć moi drodzy, witam was w Need for Speed Payback. Ja jestem WTS. A słuchajcie, dzisiaj jedziemy z tematem, kolejny wyścig. Jezioro New Haven to najcichsze miejsce w okolicy. Dokładnie. Jak ja tu pohałasuję, to już nie będzie najcichsze. Ale dobra, mniejsza o to, słuchajcie. Ostatnio wzięliśmy się za wyścigi. Wygraliśmy 3 wyścigi pod rząd i na tym zakończyliśmy naszą przygodę, a dzisiaj będziemy w sumie kontynuować to, co zaczęliśmy i spróbujemy przejechać kolejny wyścig z tych tras. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Na razie musimy dojechać do celu. Jeszcze mamy kawałek. Niecałe 2 kilometry. Aj, nie tędy. Słuchajcie, ja się jeszcze zanim przejedziemy, to się naprawię. Tutaj, na górę musimy wjechać. Tutaj wszędzie są porozmieszczane jakieś nowe rzeczy do zdobycia, osiągnięcia, zaczynając od skokach, pobijanie rekordów prędkości czy rekordy prędkości odcinka. Na przykład fotoradar 129, 185, proszę, pięknie. Nie bierzemy udziału w tamtym. Tutaj mamy wyścig. Dobra. Kierownica mi wariuje. Wybieramy nasze auto, ponieważ nie mamy nic innego do wyboru. Przyjmiemy zakład. Koniec imprezki, Morgan. Teraz przegrasz. Dawaj. No i słuchajcie, może być ciężko. Czas, żeby to wygrać. Wszyscy chcą wygrać. I tutaj już jest większa zaciekłość. Utrzymuj się pierwszy przez co najmniej minutę. No i co, uda się? Słuchajcie, mam dużo słabszy samochód w porównaniu do nich, ponieważ pokazuje to ta ranga wyścigów, że ja do tego wyścigu po prostu samochodem moim nie jestem przygotowany. Nie fajnie się zrobiło. Jest pierwszy. Już chyba się utrzymałem jako pierwszy przez minutę. Teraz tylko dojechać do końca wyścigu. Przed nami ostry łuk. Siedzą mi naprawdę na ogonie. Dobra, jakoś poszło. Może można było zrobić to lepiej. Tego jakoś wyminąłem. Tu też muszę wyminąć. Dobra. Tutaj normalnie wezmę zakręt. Słuchajcie, to jest dobry górski wyścig. Dobra.
nie ma co dopalać w sumie. Dopalimy na prostej. Oj, taki efekt za długiego dopalenia. Pięknie. Słuchajcie, kolejny wyścig. Zakład poboczny wygrana, pięknie. 5600 i wbija się na konto. I tutaj 225 tysięcy. No i co? Ostatnio była środkowa. Dajemy teraz prawą. Turbo. Aktualny. Mamy turbo nitro, turbo prędkość. No cóż, wyposaż, dobra. Postęp misji, słuchajcie. No i mamy ostatni wyścig. Zero telefonu? Nie dajesz się pokonać, co? Zasłużyłeś na taniec ze mną, Morgan. Zróbmy tak. Pokaż trochę wigoru, a dorzucę potężnego zdechlaka. Wrak samochodu? Gdzie jest? Najpierw nie pokonaj. No i dobra, słuchaj. Okej. Gdzie ten wyścig? Tutaj. 180, zobaczcie, a my mamy 146 wynik. I coś czuję, że będzie ciężko ją pokonać. No ale nic. Kto nie próbuje, ten szampana nie pije. Jedziemy. Nie to. Dobra, pojeździliśmy sobie, teraz musimy dojechać z powrotem do miejsca startu. Może uda się nową furę jakąś odzyskać. Dobra. Jakbym już tutaj był. Takie mam wrażenie, że ja już tutaj byłem. Ja pierniczę. To zaorałem, no. Musiał mi chuj wylecieć akurat w tym momencie, no. Dobra, tutaj mamy. Ja pierdziele! Co się stało z tym samochodem? Jedziemy! Teraz to już sobie zaliczę. $159, no udało się. Chyba wystarczyło do zaliczenia. Brakuje mi tego przycisku tutaj. Dobra. Słuchajcie, spróbujemy. Nie wiem jak to wyjdzie. Rikuś, połóż się. Połóż się, Rikuś. 3 minut i wygraj wyścig. Dobra, słuchajcie, dodatkowa kasa jak coś będzie. Musimy ryzykować na początek. Coś czuję, że będzie ciężko. Gotowy pójść w tango ze śmiercią, Morgan? Nie będzie łatwo, obiecuję. Git, nie lubię za łatwo. Hej, nie lubię za łatwo. Dobra, leci. Bosko, gościu! Bajlemos! Rikuś, nie przeszkadzaj.
Rikuś, nie przeszkadzaj. Patrz tylko, już cię wyprzedziłem. Ale tylko na chwilę. No, boję się właśnie, że to rzeczywiście będzie tylko na chwilę. Ona może mnie na prostej dopaść. Więc Kat, o co chodzi z tą śmiercią? Wiesz, to tylko żarty. Moja rodzina ma zakład pogrzebowy, a każdy musi się czymś wyróżniać. O, skubane. To się nazywa w dobrym momencie dopalić. O, zrobiło się niefajnie. Przehamowałem za bardzo. Czemu wróciłeś? Dla zemsty. A, to skończyć ten ogień. Gdzie jest koniec wyścigu? Słuchajcie, Riko się pasjonuje też wyścigami. Cały czas przy mnie stoi. Tak, Rikuś, tak. Tak, ale nie mogę cię teraz drapać, bo prowadzę. Prowadzę teraz. Naprawdę, prędkość się zrobiła zabójcza. Wow. Dobrze. Nawet nie patrzę, gdzie ona jest już. Ale jest, trzyma się cały czas na dupie. To jebana suka, no. Pamiętaj, że familia w końcu przyjdzie też po ciebie. To miejskie szczury. Nic tu nie znajdą. Zostawę na koniec. Miasto nie zadowoli Navarro. Znam ją. Długi ten wyścig? Riko, ale nie wpychaj mi pyska. Bo ja bym chciał już kończyć, bo jestem na pierwszym miejscu. Dalej, dalej. Wystarczy chwilę utrzymać pozycję. Pięknie. Jest po tobie. Pięknie! Haha! Słuchajcie. Pięknie tańczyłeś. Ach, kurwa. A mnie kręgosłup zabolał. Słuchajcie, piękna wygrana. Po prostu mistrzowska. Pięknie. Pięknie, Rikuś. Udało się. Elegancko. Dobra, bierzemy centralną. Przyspieszenie, ECU. Wyposaż, dobra. Pięknie. Dodge Charger. Skyliner, no. Nissan. Myliłam się co do ciebie, amigo. Coś się naprawdę zmieniło. Ta. Coś się zmieniło. Mustang już czeka, Morgan. Trzymaj się. Wskazówki dotyczące wraku. Mustangu. Doprawdy? Aha. Musiałem zatańczyć z samą kostuchą, żeby go zdobyć. Co? A. Cmentarna załoga. Jak go znajdziesz, wracaj do garażu i zobaczymy, co można z niego wycisnąć. Pełen ekran? A, że stoi tutaj, tak? Teraz pytanie, gdzie to jest? Gdzieś w tych okolicach.
Jak to na mapie wygląda? Słuchajcie, a na mapie nie ma go. Jest tylko pokazane, gdzie on mniej więcej mógłby być. Taki zawijas. Gdzie ja mogę znaleźć taki zawijas? Słuchajcie, no jak nic. Tutaj to nie jest. Ktoś mi mówi, że to gdzieś z tej strony musi być, a ja nie widzę do zebrania. Czekajcie. Brak. Rzekę trzeba znaleźć. Zawody, czyny, miejsca do zebrania. Gdzie jest rzeka? Nie wiem, czy tu jest zaznaczona rzeka. No woda niby jest zaznaczona. Jest rzeka. Słuchajcie, jest rzeka, która przechodzi przez jezdnię i wygląda to jak to. Tak. Tak, to wybrzuszenie by się zgadzało. Słuchajcie, to tutaj. Te drogi łączące się. A on jest gdzieś tutaj. W tej okolicy. Dobra, to co? Jedziemy jeszcze znaleźć wrak? Dobra. No słuchajcie, nie jest to takie łatwe, trzeba chwilę pomyśleć i możemy znaleźć. Teraz pozostało tam dojechać, a myślę, że to będzie bardzo daleko. Ja już w tych wyścigach brałem udział, to już się sobie darujemy. Na tego kierowcę raczej nie jestem gotów. Pięknie, 220, 230. Słuchajcie, zajebista prędkość. No w ETS-ie z taką prędkością sobie nie pojeździmy. 250 nawet. Próba prędkości. No to robimy. To 88 pokazało. Nieźle. To 94, żeby zaliczyć. Słuchajcie, będziemy jeszcze szybciej jeździć, ale chyba mogę śmiało powiedzieć, że nie jestem taki ostatni, jeśli chodzi o tą jazdę. I pokazałem już, na co mnie stać.
228, piękne. Droga gwiazdka. Daleko do tamtego miejsca, no ale... My możemy sobie potrenować w międzyczasie jazdę. 7 kilometrów jeszcze. Wow, o włos. Oczywiście widzicie, że na spokojnie dojeżdżam pomiędzy poszczególnymi trasami. Jadę sobie wolno, po to, żeby nie stała się nikomu krzywda na drodze. Musicie mi wybaczyć, że jadę wolno. Po prostu przepisy ruchu drogowego dla mnie są najważniejsze. Wow, to nie było dobre. Próba prędkości, ale w drugą stronę. Pięknie. Pięknie, moja Honda. Dobrze, że mamy te drogi wytyczone, bo inaczej to bym się już dawno pogubił tutaj. ...244. I tylko pierwsza gwiazdka. Aj. Czekajcie, bo ja przejechałem. Czekajcie, czekajcie. Miejsce, które zaznaczyłem. Przejechałem.
Tutaj. Dobra. Trochę pobocza. No nie zawsze się udaje. Piękny wślizg. To było cudowne, widzieliście to. To już nie było najładniejsze. Przydałby się ręczny z obydwu stron. Ale opony piszczą. Dożynane na tych zakrętach. Aj. Jest! Słuchajcie, idealnie. Pewnie jest tu jakaś przydatna część. Sprawdźmy. Dobra. Mamy wrak. Jakby to w rzeczywistości z takich samochodów. Nieźle. Na pocztówce ze wskazówkami pojawiły się nowe wskazówki dotyczące wraku. Kolejnych czterech części. Zwykle można je znaleźć na wyżej położonych miejscach. Części odkryte. Czyli żeby Mustanga naprawić, musimy... trochę poszukać. No, słuchajcie, to trochę zajmie. No, ale nic. Przejść do wraków zawsze można. I poszukać, gdzie to jest. Dobra, okej. No i co? W takim razie, słuchajcie, pozostał nam jeszcze jeden wyścig. Nie tym się przerzucamy. Tutaj pozostał. Liga 73, słuchajcie. Przejdźmy może do naszego garażu. I wyjedziemy sobie naszym teraz terenowym autem i zaczniemy wyścigi w lidze 73. Dobra, pora ruszać. Nocna pora i ulice budzą się do życia. Nie wiem, po co ja się tak obijam. Thank you.
będzie więcej samochodów. 167, no i gwiazdka zaliczona. Wow, rzeczywiście ruch się zrobił dosyć spory. ...154 zaliczone. Dobra. Kurwa, znowu nie to. Zamiast hamulec to ja wciskam nitro. Pięknie idzie ten dojazd. Kto to jest? Słuchajcie, wyścig. Będziesz podziwiał moje tylne światła. Można spotkać kogoś na trasie. To nie jest Demolition Derby. No co za... Uj. Ja cię dorwę, to ci jaja urwę. Chodź tu, szmato! Aż skurwysyn pojechał, no. Spierdala mi, no. Dawaj, cielsko jedno. Dobra, mam go. Gaz w dechę. Co, ja mam się z nim tak ścigać na to, ile kto będzie wyprzedzał? To jest kiepski moment na prowadzenie. Którędy on pojechał? Nie. Nie. Przegrana. Dałem dupy. Tak się Riko daje dupy. Słuchajcie, jeszcze nie jestem gotowy na takie wygrane, a my musimy dojechać cały czas tutaj. Więc wznawiamy naszą trasę do domu. Znowu to zajmie
dłuższą chwilę. Ale na luzie jedną ręką możemy jechać. No, słuchajcie. Pięknie idzie. Kurwa, znowu nie to. Dobra, czy ja dobrze jadę? Nie chcę się z nim ścigać. Bo mnie znowu zrobi. Riko! Co ty chcesz, piesku mój? Jak ty mi przeszkadzasz ostatnio w nagraniu? Słuchajcie, Riko ma takie parcie na szkło, że przy każdym nagrywaniu mi się tutaj wtrynia. Idź się połóż, piesku. Ja sobie spokojnie dojadę tam, gdzie mam dojechać. Na luzie, słuchajcie. Taka niedzielna przejażdżka. Ej, tam był kamień. Można się naciąć? Przywaliłem, no. Tak, Rikuś, teraz z tej strony. Teraz z tej strony. Dobra. Słuchajcie, daleko ja mam jeszcze do tego warsztatu? Wow. To nie było fajne. Dziewięćdziesiąt jeden na godzinę, słuchajcie. W rzeczywistości takie rzeczy to by... Piękny widok. Znowu zjechałem z trasy. Ale słuchajcie, opłaca się, bo zaliczamy... Zaliczamy wszystkie te... Jest! W końcu! Dobrze jest, słuchajcie. Ale się ładnie wślizgnąłem. Jesteśmy w garażu, słuchajcie, i robimy to, co mieliśmy zrobić, Rick. Czyli zamieniamy pojazdy. Tak. Wybierz. Wybierz samochód. Dobra. Nie, tego chcemy. Wyjedź z garażu. Dobra, i słuchajcie, pierwsza jazda przed nami. I ustawiamy sobie ten wyścig.
Jest, 139, 130. Myślę, że mamy ogromne szanse na wygraną, ale zobaczymy w ogóle, z czym to się je. Na sam początek... O, słuchajcie, zmieniliśmy kolesia, bo teraz jestem tym murzynem. Próbujemy naszych szans wyścigu. Atak z góry! Wow! Wow! Wow, moi drodzy! Tak, słonko! Wow! Ale w zakręty już wchodzi gorzej. Jeździ się zajebiście, ale w zakręty wchodzi gorzej. Rikuś! 92 na godzinę. Dobra, słuchajcie. Oni tutaj będą się ścigać. Dobra, ustawmy się w takim razie. Pod prąd, no. A z tym. Do wyboru samochody. Dobra, jest jeden. Jak to będzie wyglądało? Jaki gol! Kilometry za miastem, jak okiem sięgnąć tylko niebo. Liga 73. Tu można poczuć wolność. 150 na godzinę i 3 metry nad ziemią. O to chodzi, słuchajcie, o to chodzi. Co my tutaj mamy? Świeże mięsko. Ty jesteś. Ja ci dam świeże mięsko. Jestem Mac. Wiem, kim jesteś. Kumplem Hashtagera od driftu. Chcesz sobie zrobić selfie, Mac? Chrzanić to. Jestem offroadowcem tak jak wy. Ba, lepszym. Udowodnij. Pokonaj moich, to pogadamy. Masz pedalski samochód. Tak a propos. Też 25 obiektów. Bierzemy mięsko wiadło z pisie, chłopcy i dziewczęta. Uuu, uważajcie. Umiem się odgryźć. No. Czas na show! No i co? Jaka zabawa! O, słuchajcie, to będzie naprawdę impreza. Dobra. Jezu, to nie skręca. Wybacz mi. Tak, nie jest ci przykro. Tak, masz rację. Nie jest. Nieważne, po prostu skopi ode mnie był, okej? Gdzie teraz? I tak trzymaj, Mac. Gdzie teraz? Po 97, 200 na godzinę. Słuchajcie, taką furą. Tylko się nie daj. Jak czołgiem trochę. Jakbym czołgiem jechał. Tak, Rico, czołgiem jadę. Tym to się dopiero driftuje. I meta. Pięknie. Tak, Rico, wygrałem. Ta, nie najgorzej. Dzieci twoi z tyłu zostali. Tylko 5 rzeczy rozwaliłem. No, to mi polecą po pensji, wiesz? Polecą mi po pensji, pies. No. Dokładnie. Tak.
Ale ciebie to interesuje, ściganie. Tak? Słuchajcie, Riko jest bardzo zainteresowany ściganiem. Która karta? Środkowa, lewa, prawa, co? Która? Dobra, dajmy teraz prawą. Przyspieszenie, blok silnika. Pięknie. Wyposażmy od razu. 4 wyścigi, słuchajcie. Odblokowano nową misję. I kolejny wyścig, słuchajcie. Ale to już... A? Jednak zrobimy z ciebie jeszcze offroadowca. I tu się mylisz, brachu. Ja się z tym urodziłem. Hej, rozpoznaję cię. Jesteś od szalonego Rawa. Szalone to jest u niego to, co potrafi zrobić z silnikiem. Czy on ci sprzedał ten tekst? Wpadnij kiedyś pod panele solarne. Udowodnij, że ta wygrana to nie był fart. Porażenie słoneczne. Spoko, słuchajcie, ale to już następnym razem. Na dzisiaj kończymy. Ucinamy na środku subskrypcja. Po bokach dwa inne filmy. Zostawcie łapkę. Zobaczcie, staram się dla was i dla was te kilometry robię. Tym razem ponad 200 na godzinę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!